wszelkich życzeń, jak najlepszych i dla całej rodziny. To jest, szanowni państwo, jeden z najpiękniejszych momentów rodzinnego życia. Tak, tak, tak. Bo wiemy też, my sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, że to są jubilatka z tak pięknym wiekiem. Otoczona ludźmi w rodzinie, to jest miłością. Miłością rodzinną, to jest naprawdę wielki szacunek zarówno dla tej osoby, jak i piękny przykład dla tych najmłodszych. Tak, tak. Bo tak to się powinno odbywać. Powinniśmy czuwać i być zawsze otoczeni dobrymi ludźmi z dobrymi intencjami. Dlatego bardzo gratulując jubilatce, składając moc życzeń właśnie zdrowia i tej energii, chcę państwu podziękować za to, że poświęcacie mnóstwo czasu i opiekujecie się osobą. Wyraz wielkiego szacunku dla całego tak, panie Wójcie, opiekę to ma naprawdę, że... Dziękujemy też państwu, że mogliśmy tutaj przyjechać do państwa i złożyć życzenia, bo jest to, tak jak pan wójt wspomniał, wydarzenie szczególne dla całej gminy, bo to nie zdarza się często, bardzo rzadko właśnie, żeby takie urodziny obchodzić. Więc tym bardziej jest nam miło, że mogliśmy tutaj przyjść. I cieszymy się, że mamy takich mieszkańców, którzy takie setne urodziny obchodzą. Choć zdajemy sobie sprawę, że w takim wieku, tak jak pan wójt powiedział, miłość rodzinna, opieka jest najważniejsza. To są nieocenione wartości. Tak. Dlatego składając życzenia jubilatce na państwa ręce, na tych osób najbliższych, którzy najwięcej opiekują się, naprawdę z wielkim szacunkiem i dumą mówię także. Chylimy czoło dla wszystkich, którzy opiekują się panią Marianną, ale tak jak wspomniałam, jest nam niezmiernie miło, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Dlatego tak, nie będę przekazywał pani Mariannie, dlatego że to jest nie wiadomo, to jest kwestia przyjęcia bukietu, ale na pani ręce, mimo taki bukiecik symboliczny, moc życzeń. Dziękuję bardzo.